dzieleniu ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne. Są tak naprawdę dwa sposoby dzielenia ułamków dziesiętnych. Mamy na przykład 5,72 podzielić na 4. Rozwiązując pierwszym sposobem, zapisujemy to działanie tak jak dzielenie pod kreską. W piątce ile się mieści czwórek? 1. 1 razy 4 to 4. Odejmowanie 1. Czyli do tej pory robimy wszystko tak jak było. Teraz przecinek piszemy nad przecinkiem, a spada nam kolejna cyfra. W 17 ile się mieści czwórek? 4. 4 razy 4. 16, znowu odejmowanie, zostaje 1, spada 2, w 12 czwórek się mieści 3. Czyli robimy to dokładnie tak samo, jak zwykłe dzielenie pod kreską, pamiętając, że przecinek zapisujemy nad przecinkiem. A teraz jest drugi sposób, trochę trudniejszy, ale może komuś będzie bardziej pasował. Pozbywamy się tego przecinka, czyli uwaga, przesuwamy go tutaj o dwa miejsca. Skoro tu przesuwamy o dwa miejsca przecinek, to tu dodajemy dwa zera. Czyli tak jakbyśmy dzielili 572 na 400. Przesuwamy przecinek dwa miejsca, czyli tu dopisujemy dwa zera. I teraz w 572 ile się mieści 400? 1. 1 razy 400? 400. 572 odjąć 400 to jest 172. W 172 mieści się 400? Nie mieści. Więc piszę przecinek, a tu dodaję 0. I teraz w 1720 400 ile się mieści razy? 4. 4 razy 400? 1600. Zostaje mi 120. W 120 nie mieści mi się 400. Więc dopisuję 0, w 1200-400 mieści się 3 razy. Wychodzi nam dokładnie ten sam wynik. Ten sposób jest troszkę trudniejszy, ale może komuś z Was się spodoba. Myślę, że z zadaniem pierwszym ze strony 165 nie będzie problemów. Spójrzmy na zadanie drugie, strony 165. Przykład A. 53,1 podzielone na 9. I teraz tak. W piątce dziewiątka się nie mieści. W 53 dziewiątka się mieści. 5 razy 9 45. Odejmowanie. 53 odjąć 45 to 8. Na górze przepisujemy przecinek, spada nam 1. 9 w 81 ile się mieści dziewiątek? 9. 9 razy 9, 81. Spójrzmy na przykład G. 27,654 dzielone na 11. I teraz, czy w dwójce mieści się 11? Nie, w 27, 11 się mieści 2 razy. 2 razy 11, 22. Piątka nam zostaje, na górze pisze przecinek, tu spada 0. W 56, 11 się mieści 5 razy. 5 razy 11, 55. Jedynka zostaje, spada piątka. W 15, 11 się mieści raz. 1 razy 11, 11. Odejmowanie 4. Spada czwórka, w 44 jedenastka się mieści 4 razy. 4 razy 11, 44. Co oznacza, że wynik to jest 2,514. Analogicznie do dwóch przykładów postaraj się rozwiązać resztę zadania. Powodzenia! Zadanie trzecie ze strony 165. Znajdź liczbę 3 razy mniejszą od liczby. Cztery i pół dzielone na 3. I uwaga,
czwórce ile znajduje się trójek? Jedna. 1 razy 3 to 3. 4 odjąć 3, 1. I teraz na górze piszę przecinek, a tu mi spada piątka. W 15 ile się mieści trójek? 5. 5 razy 3, 15. 4,5 podzielić na 3 to 1,5. Analogicznie do tych przykładów postaraj się rozwiązać resztę zadania. Powodzenia! Zadanie czwarte ze strony 165. Cztery przyjaciółki poszły do kawiarni. Każda zamówiła takie samo ciastko i kawę. Rachunek wyniósł 56,72. Ile złotych powinna zapłacić każda z przyjaciółek? Zapisujemy to, co wiemy, czyli mamy cztery osoby. Po tyle samo, bo każda zamówiła za tyle samo. Razem 56,72. Co jest naszym szukanym? Ile zapłaciła każda? I teraz, skoro wszystkie zapłaciły 56,72, to trzeba podzielić ten rachunek przez cztery dziewczyny i zobaczyć, po ile zapłaciła każda z nich. Nie zapomnij w tym zadaniu zapisać odpowiedzi. Każda z koleżanek zapłaciła po ileś tam złotych. Powodzenia! Zadanie piąte ze strony 166. Liczbę 138,6 zmniejszono 5 razy, a następnie otrzymany wynik zmniejszono 12-krotnie. Jaką liczbę otrzymano? Wskazówka. Pierwszy krok, trzeba podzielić liczbę 138,6 przez 5. Zmniejszono 5 razy, a nie o 5. Jakby było o 5, trzeba by było odjąć. Jeżeli jest słowo razy, to podzielić. Wyjdzie jakiś wynik i ten wynik trzeba zmniejszyć 12-krotnie, czyli znowu wynik dzielimy przez 12. To jaką liczbę otrzymano? Powodzenia! Zadanie szóste ze strony 166. Ryza papieru 500 kartek ma grubość 5,65 cm i waży 2,65 kg. Punkt A. Jaką grubość ma jedna kartka tego papieru? Punkt B. Ile waży jedna kartka? Wskazówka. Żeby obliczyć grubość jednej kartki, trzeba grubość całej ryzy podzielić przez ilość kartek. To oznacza 5,65 cm trzeba podzielić przez 500. Tak samo jest z wagą. Wagę całej ryzy trzeba podzielić przez ilość kartek i wyjdzie ile waży jedna. Powodzenia! Zadanie siódme ze strony 166. Oblicz średnią arytmetyczną podanych liczb. Wskazówka. Średnia arytmetyczna oznacza, że trzeba dodać wszystkie liczby do siebie i podzielić przez ilość tych liczb. Co oznacza w punkcie A, że trzeba do 2,5 dodać 4,8, a następnie ten wynik podzielić przez 2. Bo są dwie liczby. W punkcie B trzeba dodać do siebie trzy liczby i później podzielić ich sumę przez 3. W punkcie C trzeba dodać cztery liczby do siebie i ich sumę podzielić przez 4. Powodzenia! Zadanie ósme ze strony 166. Dwie szóstki, 5 piątek i 1 czwórka. Masz ładne świadectwo, powiedziała mama do Ali. Oblicz średnią ocen Ali. Robimy to samo. Zapisujemy to, co wiemy, czyli z
2 razy 6, 5 razy 5 i 1 razy 4. To jest Ali świadectwo. I jest pytanie, jaka jest średnia ocen? Co oznacza, że trzeba do siebie albo dodać te szóstki, czyli 6 dodać 6, albo rozwiązać to działanie, które ja tutaj zapisałam już tak naprawdę. I teraz 2 razy 6 dodać, 5 razy 5 dodać, 1 razy 4. To wtedy wyjdzie suma wartości tych wszystkich ocen, czyli to jest ileś. I teraz ten wynik, czyli to ileś, dzielimy przez liczbę ocen. Są dwie szóstki, czyli 2. 5 piątek, czyli 5. Czyli tych ocen jest już 7 i 1 czwórka to 8. Czyli dzielimy na ilość ocen, czyli dzielimy na 8. Nie zapomnij w tym zadaniu zapisać odpowiedzi. To jaką średnią ocen ma Ala? Powodzenia! Zadanie 9 ze strony 166. Oblicz. Punkt A. Wskazówka. Najpierw wykonujemy działanie w nawiasie. Punkt B. Wskazówka. Taka sama jak w punkcie A. Najpierw działanie w nawiasie. Punkt C. Wskazówka. Najpierw wykonujemy mnożenie i dzielenie według kolejności. Na końcu odejmowanie. Czyli najpierw trzeba będzie 8,75 razy 4,3. Następne działanie to będzie 63 podzielić na 8. I dopiero wynik mnożenia odjąć wynik dzielenia. Powodzenia! Do zobaczenia! Do zobaczenia!